A my za chwilę będziemy zajmować się finałem A na dystansie 60 metrów przez płotki u pań. 8 zawodniczek powinny być na starcie. Tutaj wprawdzie no, jedna faworytka jest, Julia Zegan, która wystartuje z toru środkowego, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na Natalię Wankiewicz, która świetnie zaprezentowała się w eliminacjach. Słabsza trochę forma Zuzanny Gozdery w eliminacjach, bo ona dopiero weszła z trzeciego miejsca, ale wcale to nie oznacza, że godzinę później pójdzie jej gorzej. Nikola Brożyna na torze pierwszym RLTL Optima Radom. Na torze drugim Oliwia Gabińska, Pomerania Szczecinek, Natalia Wankiewicz wspominana przeze mnie. Na torze trzecim Maja Olszak, na torze czwartym Górnik Wałbrzych. Na torze piątym z niebieskim znacznikiem Julia Zegan, Skra Warszawa, młodsza od chociażby Olszak czy Wankiewicz, Julia Winogrodzka. Na torze szóstym, na siódmym Liwia Włoszczyk, która była druga w kwalifikacjach właśnie przed Zuzanną Gozderą, którą ma po swojej prawej stronie. Obie zawodniczki oczywiście z Wisły Puławy. Julia Zegan akurat 8:38, to jest jej życiówka z tego roku. W zeszłym roku akurat musiała zadowolić się jedynie czwartym miejscem, jeżeli chodzi o kategorię U18 we Wrocławku. W 2021 roku była, pamiętamy, trzecia, a poznaliśmy ją w KP Sport chociażby na dobre, kiedy wygrywała 80 przez płotki na stadionie w Słupsku w U16. A teraz Julia Zegan jest już w U20 i biegnie po Mistrzostwo Polski U20. 8:36 jest nowa życiówka Julii Zegan na dystansie 60 metrów przez płotki. Jest złoty medal, 8:35 korekta na korzyść zawodniczki ze stolicy. Drugie miejsce Maji Olszak, proszę bardzo, 8:63. Maja Olszak była piąta, jeżeli chodzi o zgłoszenia. Też ma nową życiówkę, 8:63. Natomiast Julia Winogrodzka z brązem, 8:71. Gdzie jest Zuzanna Gozdera czy Natalia Wankiewicz?